Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Szczególnie dzisiaj dokonaliście absolutnie dobrego wyboru. To już wiemy, jesteście z nami w Normobarii, więc to się chwali. Witamy bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło przywitać naszego wspaniałego doktora Jana Pokrywkę, czyli twórcę komór normobarycznych w Polsce. Proszę o brawa, bo to zawsze idealnie zaczyna na spotkanie. Świecie. Na świecie, bo nie ma drugiej takiej na świecie jak ta, która została stworzona przez Ciebie w Polsce. Oczywiście. To jest nasz rodzimy wynalazek, to za wielkie słowo, inicjatywa, Normobaria. Bardzo Ci za to dziękujemy, bardzo gratulujemy, więc spotykamy się dzisiaj w takich wyjątkowych warunkach, warunkach zdrowia i tu też o zdrowiu będziemy oczywiście rozmawiać. Temat jest ogromnie szeroki, oddamy też Państwu głos, rzecz jasna, abyście mogli zapytać o to, co dla Państwa jest najistotniejsze w sprawach zdrowia, bądź też ogólnej filozofii życia, bo pozwolimy sobie dzisiaj też na takie rozmowy. Nasz cudowny lekarz Pokrywka, a to nazwisko nie wiem, czy kiedyś Ci mówiłam, bardzo dobrze mi się kojarzy, bo moja pierwsza miłość z zerówki to był Andrzej Pokrywka. No chciałam Ci to kiedyś wyznać, że to nazwisko jest mi bliskie, bliskie od lat i cudownie się kojarzy. Drodzy Państwo, będziemy mówić o zdrowiu, rzecz jasna, o Normobarii, czyli jednym z filarów długowieczności, ale nie tylko, bo poruszymy dziś temat, który jest poruszany niezmiernie rzadko, a z Tobą możemy go absolutnie poruszyć, bo jesteś świadomy i zgłębiasz go jak nikt inny. Drodzy Państwo, będziemy mówić o hormezie radiacyjnej, czyli o tym, jak promieniowanie, uznane bardzo częstokroć za szkodliwe, wpływa rzeczywiście na zdrowie człowieka i ile potrzebujemy go do tego, aby nasz stan zdrowia był wysoki, odpowiednio wysoki, a później nie spadał, czyli utrzymał się na tym najlepszym flight levelu, pozwolę sobie użyć nomenklatury lotniczej, abyśmy mieli jak najlepsze zdrowie i byli jak najbardziej wydolni. Tak jak już mówił Paracelsus, wszystko może nam służyć, ale wszystko też może nam zaszkodzić w zależności od dawki. Więc dzisiaj będziemy o tym mówić, dlatego że promieniowanie radioaktywne nie cieszy się, jak wiemy, w świecie dobrą sławą, a dlatego, że zostało wykorzystane głównie to, co stało się po wybuchu radioaktywnym w Hiroszymie. Te informacje są używane do tego, aby uznawać promieniowanie za wyłącznie szkodliwe, choć tak nie jest i dzisiaj będziemy to tłumaczyć. Wszyscy wiemy, że promieniowanie to jest tak naprawdę odkrycie ostatnich 100 lat naszej cywilizacji. Nie wiem, czy nie tak ważne nawet jak odkrycie ognia około 500 tysięcy lat temu, dlatego że daje nam to niesamowitą władzę nad nie dość, że energią światową, to też własnym zdrowiem. Pierwszy był rentgen, to on sfotografował rękę swojej żony. Ja dzisiaj nie ubrałam żadnego pierścionka, ale tak się to zaczęło, że na zdjęciu było widać, drodzy Państwo, kostki i poświatę wielkiego pierścienia żony pana rentgena, co na początku było przerażające, a później okazało się oczywiście zmieniające absolutnie bieg badań i nauki. Wówczas ludzie zachłysnęli się, cywilizacja zachłysnęła się promieniowaniem, ale nie wiedziała, jakie wykorzystać. Badania trwają do dzisiaj. To 100 lat to jest wciąż za mało, żebyśmy wszystko na ten temat wiedzieli. Pojawiło się coś takiego jak eliksir Bailey'a. O tym też powiemy. Jeden z milionerów postanowił się w zasadzie tym zdrowiem zatruć. Dlatego pozwalamy sobie dzisiaj o tym też mówić, ponieważ przyjmował za dużo tego eliksiru. I tutaj wracamy znowu do Paracelsusa, który mówi o tym, że dawka, jeszcze raz, dawka jest najistotniejsza. No to zacznijmy może od tej hipotezy liniowej, hipotezy radiacyjnej i wytłumaczenia, doktorze, samej hormezy. Co to za pojęcie, które jest najważniejsze, no, proszę w tym, Państwa, o czym będziemy mówić? Więc, oddam mikrofon, gdzie lepiej stoi. Ale to chyba raczej niech ono sobie tutaj stoi. Gdzie słuchać? O. Dobra. Tak, bardzo dziękuję za wstęp. I
Ja bym tytuł tego filmu powiedział niedoceniany albo zagubiony czynnik długowieczności. Radioaktywność, czyli to czym straszą nas politycy i nie tylko, od 1945 roku, że każde promieniowanie jonizujące, radioaktywne jest dla nas szkodliwe i pomimo iż do tego okresu, do 1945 roku, 1945, już była do promieniowania używana hormeza, czyli krzywa, która wyjaśnia to, co ukuł Paracelsus, że wszystko może być trucizną i wszystko może być lekarstwem. Sprawa dotyczy dawki. Natomiast propagandyści i politycy światowi chcieli przestraszyć ludzkość i ukuli tak zwaną teorię liniową szkodliwości promieniowania jonizującego. I według tego nawet najmniejsza dawka promieniowania jonizującego jest szkodliwa, tylko że mało, a im większa dawka, tym szkodliwość jest większa. Natomiast Paracelsus powiedział jasno, gdy jest właściwa dawka, to wszystko jest dobrze. Gdy dawka jest albo za mała, albo za duża, wtedy zaczynają się problemy. Dotyczy to, proszę Państwa, w zasadzie wszystkiego. Zarówno kaloryczności naszych posiłków. Jeśli jest za mało, to jest źle. Jeśli jest tyle, ile trzeba, jest dobrze. Jeśli jest za dużo, jest źle. To samo dotyczy witamin. Za mało witamin jest źle. Właściwa ilość witaminy jest dobrze. Przedawkowanie witaminy jest źle. I wyświetlę tutaj Państwu... No właśnie, mamy ten wykres, który to obrazuje. Wykresik. Idealnie. O. To jest hormeza. Proszę, złapie Pan to w przybliżeniu. I tu wyraźnie widać... Jest to krzywa. Ten moment przekroczenia granicy. W osi poziomej jest dawka promieniowania, ale to nie tylko chodzi o promieniowanie, w zasadzie o wszystko. Natomiast ta krzywa, a i ta oś, to jest oś, która oddziela słabe zdrowie, albo tutaj jest napisane inhibicją, czyli hamowanie zdrowia. Na wysokości osi jest ani nie ma hamowania, ani nie ma stymulacji zdrowia, natomiast powyżej osi jest stymulacja zdrowia, czyli wzmacnianie zdrowia. I dawka ta, proszę Państwa, my w tej chwili, słuchając propagandy i stosując się do tak zwanej teorii liniowej szkodliwości radiacji. Po prostu w tym momencie, gdy zaczęto mówić i pisać o szkodliwości promieniowania, wtedy zrobiono taką kłamliwą decyzję, że promieniowanie nie poddaje się temu ogólnemu prawu w biologii, bo hormeza jest prawem ogólnym.
dotyczy wszystkich dziedzin. Natomiast radiację wyjęto z tego prawa, no i w związku z tym jest bardzo wiele nieporozumień, no bo, proszę Państwa, my nie potrafimy za pomocą naszych zmysłów zmierzyć radioaktywności. Ale postęp techniczny jest taki, że możemy sobie za parę złotych kupić taki gadżecik, licznik Geigera Millera, który tak sobie od czasu do czasu cyknie, może usłyszycie Państwo, jak on dzisiaj już mierzyliśmy cyknie. Działanie naszych telefonów, miejsc, wszystko w zasadzie można tym zmierzyć. No nie, my mierzymy, ile jest w danym miejscu, w danej chwili, tak, radioaktywności. No i tutaj, pokażmy, proszę to Państwa, do kamery. W tej chwili tutaj pokazuję 007. To jest promieniowanie tła, tak zwane promieniowanie tła. I wytłumacz Państwu, proszę, co to znaczy i w jakich częstotliwościach możemy to czytać. Tła to są jednostki mikrosiwersy na godzinę. Takie tutaj jest nawet napisane. Tło promieniowania normalne. Tutaj sobie jest to tak napisane na wyniku tego badania, gdyż my jesteśmy poddawani promieniowaniu kosmicznemu, które ma tak wielką przenikliwość, że nawet na 5 kilometrach głębokości pod ziemią też potrafimy zbadać to promieniowanie. Również promieniują radioaktywnie, tylko że w małym stopniu, różne minerały, na przykład rudy pierwiastków promieniotwórczych, ale też na przykład ceramiczne produkty, na przykład cegły. Tylko że oczywiście to promieniowanie jest malutkie. Na całym świecie w różnych miejscach jest różne natężenie promieniowania tła. I u nas w Europie jest mniej więcej od 10 do 20 do 25 mikro, znaczy 0,1 do 0,2 mikrosiwersów. Czy jest jakaś dawka ustalona tych wartości, która jest odpowiednia? Właśnie w tym sens, że ta dawka, możliwe, że niektórzy już o tym wiedzą, no do nas to nie dotarło, bo ta wiedza jest niepopularyzowana ze względu na założenia, że w ogóle rozmawianie o radioaktywności jest zakazane. No bo jak to preferować radioaktywność? Samo hasło zostało pokonotowane negatywnie, tak, od Hiroshimy. Tak. No i w zasadzie można by to nazwać mową nienawiści, jeżeli zaczynamy patrzeć się na to. Samo pomyślenie będzie odebrane jako myśl o zbrodnia, prawda? No tak, już samo radioaktywny równa się... Myśl o zbrodnia w dzisiejszych czasach. Ale to żart. Patrząc się na Ziemię, największe promieniowanie tła, czyli skał na podłożu, którym jest jakiś obszar, to w Iranie jest najwyższy, jest 8 razy wyższy niż tutaj u nas w Europie. W Europie też w różnych miejscach jest większy, w innych jest mniejszy, przy czym to promieniowanie jest, na przykład, jeżeli stoimy przy ceglanej ścianie, która jest
te cegły są w miarę świeże, to wtedy licznik Geigera pokaże nam więcej, ale to wszystko są drobne odchyłki. Jeżeli uznamy, że, no bo ludność Iranu żyje od no, tysięcy lat, prawda, na tym obszarze i jakoś nic nie wskazuje na to, że ta populacja niebawem wymrze, mimo że tam promieniowanie tła jest 8-krotnie wyższe. Co więcej, są silni, a te ziemie są bardzo atrakcyjne. I właśnie z tą atrakcyjnością, bo wiemy o tym, że po wybuchu wulkanu popioły wulkaniczne, gdy opadają, one są wysoko radioaktywne, ale tam ludzie idą, mimo że jest zagrożenie nowym wybuchem, bo tam wszystko rośnie jak na drożdżach. A co jest tego przyczyną? No, uczeni tak zwanego no, oficjalnego nurtu mówią, że tam jest dużo składników mineralnych. No ale składnik, jeśli się przebada ten popiół i nie popiół, to jest podobnie. No mówią, że tam są mikroelementy. Proszę Państwa, to co różni popiół wulkaniczny od niewulkanicznego, jest promieniowanie, czyli mocniejsza dawka promieni tych przenikliwych. W ogóle chciałbym, aby tutaj wybrzmiało, że promieniotwórczość jest ważnym elementem zdrowia człowieka i to nie promieniotwórczość zerowa, tylko promieniotwórczość znacząca, którą współcześnie określa się jako szkodliwa, jako taka no, niesprzyjająca zdrowiu. Tutaj mamy na przykład promieniowanie również jonizujące w komorze. I promieniowanie jonizujące również licznik Geigera-Millera wykrywa, przy czym no, ono jest bardzo niskie. I jeżeli byśmy chcieli, aby na przykład posiedzenia w tej komorze miały też swój walor znaczy pochłaniania radiacji w sposób no, taki, rzekłbym, poprawiający zdrowie, to byśmy musieli chociaż podnieść promieniowanie do takiego poziomu, jaki jest w Iranie. A więc no, tutaj jest około 10, to nawet 12-krotnie. Myślę, że w atmosferiką to wszystko możliwe. Wszystkie nowości, które działają no, leczniczo, to tutaj. No tylko, że proszę Państwa, są pewne ograniczenia, bo... W osiągnięciu takich tak, wysokich... Z tego względu, że urzędnicy by tutaj wszystkich utopili w łyżce wody, gdyby się okazało, że mamy dwukrotne przekroczenie tła, mimo że w Iranie wszędzie jest 12-krotne przekroczenie tła. To jak to podnosić w takim razie i osiągnąć te idealne więc, dawki? Proszę Państwa, do czasu bomby atomowej prywatny człowiek mógł sobie kupić uran, rad, polon, gaz, radon, natomiast w tej chwili to jest mocno zakazane i mocno karane, no bo... No tak, Maria Curie-Skłodowska zmarła, bo miała za dużo tego promieniowania, no, choć badali to z mężem. Właśnie dawki, jeszcze raz dawki. Dawki, oczywiście. Mąż, czyli Piotr Curie, przyłożył sobie próbkę radu na przedramię, przybandażował. No i po kilku dniach oparzenie było, które trudno się potem goniło temu panu, bo no, dawka przekroczona. Teraz padają pytania, no doktorze, a przecież
jesteśmy poddani promieniowaniu na przykład podczas badania klatki piersiowej, albo tomografii, albo... Czyli rentgenowskie na przykład. Rentgenowskie, tak. To, proszę Państwa, są dawki znikome. Niestety do tej pory, dopóki nie odkryłem, że teoria liniowa jest teorią fałszywą i wiadomo dlaczego powstała, nie dla naszego dobra, to przychylałem się do opinii, że badania diagnostyczne z użyciem energii radiacyjnej należałoby unikać ze względu właśnie na skażenie radioaktywne. A tu okazuje się, że my, tak jak odpowiedniej dawki witamin, potrzebujemy do naszego poprawionego zdrowia odpowiedniej dawki promieniowania radioaktywnego. Na szczęście, proszę Państwa, do prowincjonalnych uzdrowisk jeszcze postęp nie dotarł i jeszcze z przedwojnia można sobie pojechać do Polanicy Zdroju, przepraszam, do Lądka Zdroju i tam są kąpiele radoczynne oraz można sobie wykupić za 18 zł 15-minutowe oddychanie powietrzem z radonem radioaktywnym. Ten zabieg pięknie nazwano emanatorium, od emanacji, emanatorium. To jeszcze przed wojną taki stół powstał, tam takie urządzenia dmuchające i się siada i wciąga się nosem to powietrze, które jest brane z nad lustra wody przy źródle wód radoczynnych i przez 15 minut oddycha się i wtedy organizm nasyca się radonem. Co to daje wówczas? Który on się rozpada promieniotwórczo, a więc wtedy mamy cały organizm lekko napromieniowany. Praktyka ta sanatoryjna jest taka, że tam maksymalnie 5 takich posiedzeń tygodniowo po 15 minut. No i no, proszę Państwa, pobyt w sanatorium jest oddziaływaniem bardzo wieloskładnikowym. Czyli to są te filary długowieczności, które również opracowałeś. Więc można je gromadzić. Filarem długowieczności, na którym nie zwracaliśmy dotychczas uwagi, a który odegra, podejrzewam, jedną z najważniejszych ról, będzie powrót do właściwego poziomu radiacji. I mam, proszę Państwa, takie przekonanie, że w czasie przed potopem, gdy jeszcze atmosfera na Ziemi była właśnie normobaryczna, również Ziemia, promieniowanie tła było odpowiednio duże, na tyle, że w tej hormezie to było maksimum tego poprawienia stanu zdrowia. Czyli w zenicie. W zenicie. Dla Państwa, którzy nie wiedzą, te dinozaury, które stoją tutaj na półeczkach, nie są przypadkowe, albowiem według tej teorii właśnie wtedy, przy tym podwyższonym ciśnieniu i takich warunkach, jakie panują w normobarii, mogły istnieć tak wielkie, dorodne zwierzęta, rośliny, wszystko mogło być natlenione i silne, a później nastąpiła degradacja, bo my żyjemy tak naprawdę w zdegradowanym środowisku przetrwaniowym. To jest środowisko resztkowe w porównaniu z tym, co było przed potopem. I w związku z tym no, nasza długość życia też się bardzo zmniejszyła. Więc osoby,
które uznają to, że to potop zmienił warunki atmosfery, ale też zmienił warunki ziemskie, gdyż praktycznie cała Ziemia, lądy zostały przykryte dużą ilością materiału skalnego, który już nie jest tak dobrze oddający radioaktywność, jak było to przed potopem. Wszystko się przemodelowało. Miarka się przelała, można powiedzieć. No, miarka to może. I proszę Państwa, w związku z tym spadła też wartość promieniowania tła i co po niektórzy badacze, którzy zaczynają patrzeć, przecierają oczy, że promieniowanie tła wcale nie jest jakieś bardzo szkodliwe. I na przykład zrobiono badania żywotności mikroskopijnych zwierzątek pantofelków. No, osoby, które chodziły do szkoły, to wiedzą, że pantofelki nie są tylko na stopach tutaj mojej interlokutorki, ale również są to takie mikroskopijne zwierzątka, które można popatrzeć pod mikroskopem, zobaczyć je. To zwykle były pierwsze zwierzęta, które poznawaliśmy w szkole. W szkole, tak, pantofelek. I proszę Państwa, zrobiono, bo co wyhamowuje nawet silne energetycznie promieniowanie kosmiczne? Gruba warstwa ołowiu. Ołów zdecydowanie zmniejsza ilość tych mikrosiwersów. Osłona. I zastosowano dla hodowli tych pantofelków ochronę 5-centymetrowego ołowiu oraz 10-centymetrowego ołowiu oraz kolonia bez osłon ołowiowych. I uczeni ci zobaczyli, że oczekiwali odwrotnie, a wyszło odwrotnie. Czyli te, które były narażone na promieniowanie tła bez osłon, się najlepiej rozwijały. Te, które 5 cm trochę gorzej, a te, które 10 cm i tam promieniowanie tła było niemalże niewykrywalne, najgorzej. To doświadczenie było powtarzane, bo wydawało się to paradoksem. Ale patrząc na to z punktu widzenia Hormezy, to czy to jest paradoks? To nie jest paradoks. To jest normalne. Dlatego, proszę Państwa, jeszcze mamy trochę wolności i możemy sobie pojechać do Lądka Zdroju. Chyba też w Świeradowie Zdroju jeszcze są kąpiele i zabiegi radoczynne. Też w okolicach Kowar jest taka placówka, w której można sobie wejść do byłej sztolni uranu i tam również stężenie tego gazu, radonu jest znaczące, więc można sobie pooddychać tym i wtedy w naszym ustroju przez dobę do półtorej jeszcze jest ten radon, który można zbadać w powietrzu wydychanym, że on jeszcze się wydobywa. No potem on się rozpada promieniotwórczo, równocześnie nas napromieniowując w ilościach oczywiście niedużych. Jak to zrobić właśnie, bo można powiedzieć, że wszystko, co żyje, to promieniuje, tak? Jest to rodzaj absolutnie życiodajnej energii, ale to właśnie technologia pozwoliła nam nawet sięgnąć biosfery Ziemi. Jak zatem to promieniowanie okiełznać
i wykorzystać dobre jego ilości dla naszego zdrowia? No proszę Państwa, no, promieniowanie X, czyli rentgenowskie, jest wytwarzane sztucznie, lampa rentgenowska, i można naświetlać. Przy czym, proszę Państwa, to co zrobiono z radioterapii, która była już rozwinięta przed wojną, czyli przed 1945 rokiem, gdzie lekarze, widząc pozytywny wpływ promieniowania tego X, naświetlali całe ciało pacjenta promieniami rentgenowskimi. Natomiast w tej chwili radio, i to była autentyczna radioterapia, czyli spowodowanie, aby przy odpowiedniej dawce nasz organizm się uzdrowił samoistnie, bo to przecież nie oszukujmy się, to nie to promieniowanie nas uzdrawia. Promieniowanie w odpowiedniej dawce skłania nasz organizm do samowyzdrowienia. Natomiast gdy dawka jest za mała, organizm nie ma jakby zachęty albo możliwości samowyzdrowienia. Natomiast aktualnie radioterapia, to zostało to po prostu wypaczone absolutnie w drugą stronę i za pomocą energii promienistej niszczy się pewne fragmenty ciała, które określa się jako guz, jako rak. Oparza się to tą energią promienistą, walcząc z nowotworem, zamiast wzmacniać siły obronne, i lecznictwo, proszę Państwa, nadal hołduje takiemu twierdzeniu, że choroby można wyleczyć. Ja już to wielokrotnie powtarzałem. Lubię ten uśmiech w tym momencie. Że ten, który myśli, że jakąś chorobę można wyleczyć, to proszę Państwa, z głupim na głowy się zamienił. Można wyzdrowieć, a to proszę bardzo. Ale wyleczyć, to takie zwierzę nie istnieje. Lecząc się, wywołujemy następną chorobę, następne uszkodzenia. Leczenie jedno leczy, przeważnie dwa inne kaleczy. I to osoby, które się leczyły przez dłuższy czas, potwierdzają to, że no ale chociaż ten objaw, z którym przyszli, jakoś tam się trochę zmniejszył, chociaż nie do końca. A reszta podupadła. Zatem wróćmy do tych filarów długowieczności, jak mielibyśmy je teraz wymienić. Proszę Państwa, nadal obowiązują cztery filary długowieczności. Pierwszy filar to jest hydrogenia, czyli nasycanie organizmu wodorem. Co możemy robić właśnie na przykład w Normobari Atmosfericon? Również pić wodę wodorowaną. Tak, więc nasycać możemy, no, najlepiej w Normobari, bo tutaj mamy kilka elementów mobilizujących, tak. Ale możemy też bez Normobari pić wodę nasyconą wodorem. To jest realne. Już też niektórzy organizują sobie oddychanie za pomocą takich wąsików tutaj do nosa i tam wodorem sobie się oddycha. Też spełnia ten postulat hydrogenii. I jeszcze no, niektórzy sobie organizują tak zwaną sypialnię wodorową, czyli swoją sypialnię w miarę tam uszczelniają, nie tak nadmiernie, i agregat, znaczy wytwornica wodoru albo gazu HHO wytwarza pewne nieduże stężenie wodoru,
które reguluje miernik, który steruje, gdy stężenie wodoru przekroczy 0,6, to wyłączy agregat ten wytwarzający, albo jak spadnie poniżej 0,3, to go włączy. I w ten sposób mogą sobie nasycać swoje ciało wodorem. Jakie są dawki właśnie tegoż wodoru? Ile możemy go przyjmować? Ile powinniśmy? Proszę Państwa, wystarczy, że przebywamy godzinę w atmosferze na przykład normobarii albo na przykład sypialni wodorowej, to już na dobę mamy wyłączony stres oksydacyjny w komórkach. Czyli wystarczy trochę pobyć. Natomiast jeżeli ktoś dysponuje sypialnią wodorową, no to sobie codziennie śpi, a więc całą dobę ma wyłączony stres oksydacyjny, a stres oksydacyjny, proszę Państwa, to jest przyspieszone zużywanie się komórek albo no, przyspieszone starzenie, to jest jednoznaczne, tak? Albo bardzo tak. Powszechne w naszej cywilizacji, w naszych warunkach, w tych zwłaszcza warunkach w mieście. My się starzejemy zdecydowanie za szybko. Czy mając taką sypialnię nie przekraczamy wówczas tej dawki, jeżeli godzina nie. Nam już wystarczy? Jak to działa? Nie, więc ciało ma konkretną pojemność i jeżeli się nasyci, to już więcej nie przyjmiemy. Natomiast, czyli mówi temu wodorowi do widzenia, już więcej, nie, proszę tam iść to znaczy, obok do pokoju? Nie, no nie, no więcej nie przyjmie, no bo objętość jest taka i koniec. A co z tlenem wówczas w takiej sypialni, którą sobie uszczelniamy dla tego wodoru? Więc oczywiście można sobie stworzyć tak zwaną normosferę, czyli możemy zwiększyć poziom tlenu za pomocą urządzeń technicznych, podobnie jak wodór. Są urządzenia, które oddzielają tlen od azotu i wtłaczają do takiego pokoju sam tlen. I wtedy mamy wzbogaconą atmosferę w tlen. No i oczywiście trzecim elementem normosfery, bo normobaria to jest jeszcze ciśnienie, prawda? Natomiast normosfera, przepraszam, to jest jeszcze podwyższony poziom dwutlenku węgla. Od 1 nawet do 3%, no ale to jeżeli jest pomieszczenie zamknięte, to nawet sami wytwarzamy wystarczającą ilość tego. Czy lepiej jak nie śpimy sami wtedy? Ach, oczywiście, więcej że jedna osoba będzie miała dwukrotnie większy problem z podniesieniem dwutlenku węgla, ale ja w takich wypadku sugeruję, aby tak po południu zaprosić sobie grono znajomych do tego pomieszczenia, herbatką poczęstować. O, dzisiaj na przykład po wyborach dyskusja, dużo dwutlenku węgla. O, właśnie. To jest dobry moment, drodzy Państwo. Wtedy, tak, herbatka przy... Woda wodorowa. Wodorowa, bo można poczęstować. I ci uczestnicy tego spotkania, nawet nie wiedząc o tym, wzbogacają atmosferę tego pomieszczenia w dwutlenek węgla. O, w Sejmie, jakby na wiejskiej takie wprowadzić. No to... Nasz świat by się zmienił. Mógłby się zmienić. Na lepsze. A gdyby ktoś z Państwa chciał zbudować sobie, oczywiście życzymy Państwu komór normobarycznych i częstego bywania tutaj, ale może też do właścicieli tejże komory udać się w sprawie takiej sypialni. Tak, wodorowej. Tak, sypialnia wodorowa to jest rozwiązanie niedrogie, a bardzo skuteczne i proszę Państwa nawet wydaje mi się skuteczniejsze od wypijania wody wodorowej. Dlaczego? Aha, i ile wody wodorowej należy wypić, aby uzyskać podobny efekt do przespania się w sypialni wodorowej albo do odwiedzenia komory normobarycznej. 1 litr wody nasyconej wodorem odpowiada posiedzeniu w normobarii bądź przespaniu się w sypialni wodorowej, gdyż mniej więcej to jest tyle, ile
ma pojemność nasze ciało do przyswajania wodoru, więc woda... I tyle mu wystarczy zdecydowanie. Tak, no oprócz tego litr wody wodorowej jeszcze swoją drogą działa oczyszczająco i tak dalej. No niemniej minusem tego rozwiązania, a więc picie wody wodorowej jest to, że no trzeba to wypić. Natomiast... A później oddać. No, jedno wymusza drugie? Oczywiste. Więc fajnie jakby w pobliżu była toaleta, drodzy Państwo? No tak. No ale to jeżeli to jest w sypialni, a toaleta jest poza, otwieramy drzwi, no trochę ucieka właśnie tego wodoru, więc no ma to swoje plusy i minusy. Natomiast spanie w sypialni wodorowej w ogóle nie musimy sobie głowy zawracać. W ogóle nie musimy tam spać, tak sobie myślę, panie doktorze. A no wystarczyłoby posiedzieć, no oczywiste. Ale no spać tak czy siak musimy. Kiedyś trzeba. A więc jeżeli się kładziemy spać, mamy od razu załatwioną sprawę hydrogeni. Nie musimy się nią specjalnie zajmować. A ilość snu? Według pana, według ciebie, sen, proszę Państwa, to jest niesamowicie ważna sprawa, w szczególności jeżeli jest na przykład zagrożenie chorobowe, zagrożenie nowotworowe, to podczas snu najwięcej ciało się naprawia. Ile spać? Nawet to nie jest najważniejsze ile, ale jak? Co kiedy. O. Kiedy. Są trzy obiegi energetyczne w człowieku i obieg energetyczny, który służy do regeneracji i naprawy, zaczyna się o 19 i kończy się o 3 nad ranem. Czyli jednak kury. Tak, dokładnie. I zaczyna się o 19 i kończy? O 3 nad ranem. No tutaj u nas jest to o pół godziny przesunięte ze względu na to, że to wynika z czasu słonecznego, a nie ze strefowego, ale my jesteśmy blisko czasu. Natomiast w Hiszpanii to już jest znacznie przesunięte później. Czyli powinniśmy około 19 być w łóżkach po wieczorynce? No, może 19 to za wielkie słowo, bo tam jest to lekkie przesunięcie, ale już po 20 osoby, które są, mają marne zdrowie, a chciałyby się regenerować, powinny już myśleć o spaniu. Natomiast spanie po 3 nad ranem jest już pod względem regeneracji zdecydowanie mniej efektywne. Tam regeneracja już jest mniejsza. Więc mówi się nawet, że spanie w tym czasie można pod względem regeneracji liczyć podwójnie. Czyli człowiek, który by sobie tak ustawił dzień, że od 19 do 3 śpi, to tak jakby spał nie 8 godzin, tylko 16 godzin. I pozostałoby mu następne 16 godzin do aktywności tej fizycznej, a więc no jego zdrowie byłoby mocniejsze. Więc godziny snu, więc każda godzina snu do godziny 3 można liczyć ją podwójnie. Powinniśmy spać, no to każdy ma własne odczucia, no ale te 7 godzin powinniśmy spać w trakcie doby. Ale wracając do filarów długowieczności, drugi filar to jest właśnie normobaria. A więc nie tylko wodór, nie tylko tlen dwutlenek węgla, ale również ciśnienie. Ciśnienie atmosferyczne podwyższone do 1500 powoduje, że reakcje biochemiczne zachodzące w naszym ustroju zachodzą efektywniej i szybciej. A więc tutaj szybciej zdrowiejemy, co obserwujemy u pacjentów, obserwujemy u zwierząt, które na przykład mają złamaną kość. To jeżeli wnosimy je do normobarii, to ta kość zdecydowanie szybciej się zalewa, zarasta. Tak, i wszystko też... się szybciej goi w normobarii, namnażają się komórki macierzyste, regenerujemy się, młodniejemy, chemia mózgu się wyrównuje, czyli ma pełne spektrum działania. Mechanizmy są opisane, tak jak pani wspomniała. Trzecim filarem długowieczności, proszę Państwa, jest właśnie
rozsądna suplementacja, która w zasadzie obejmuje zarówno dietę, czyli odżywianie, jak również odpowiednie w danym przypadku suplementy, a teraz dojdzie jeszcze odpowiednio dawkowana radiacja, która, mam taką nadzieję, okaże się tym do tej pory niebranym pod uwagę elementem poprawy funkcjonowania naszych organizmów. Opowiem Państwu o pewnym dziwnym zdarzeniu z początku XX wieku. Tam na jednej z wysp oceanicznych, na Oceanie Spokojnym, wybuchł wulkan, który całkowicie zniszczył całą biosferę na tej wyspie. Tam było też żyli ludzie, no od tej pory wszyscy zginęli i ten wulkan się uspokoił i badacze francuscy założyli tam obserwatorium, jak pojawi się, jak szybko życie powróci na tą wyspę. I proszę Państwa, stwierdzili już po 2 latach, że życie tam wróciło i było naprawdę wyjątkowo bujne. I rośliny, i zwierzęta. A co najdziwniejsze, proszę Państwa, to ci dwaj obserwatorzy, którzy tam byli, bo to 2 ludzi było, ten kierownik tego ośrodka, dorosły mężczyzna, urósł o 8 centymetrów. Dorosły mężczyzna urósł o 8 centymetrów, a jego asystent 4 centymetry. No to jest zdumiewające, bo tego się nie obserwuje. Tego się nie da oszukać też. No tak, bo to można łatwo zmierzyć. Tak. I to, proszę Państwa, jest jako jedno z wielu obserwacji, że... A, i tam oczywiście te popioły wulkaniczne, one miały absolutnie podwyższoną radiację, czyli promieniowanie tła było tam wysokie, no ale na początku XX wieku specjalnie się tym nie przejmowano. No też te aparaty były jakby rzadko dostępne i jeszcze nie wymyślono teorii liniowej działania promieniowania. To dopiero po 1945 roku wymyślono na potrzeby zastraszania ludności. Ale mamy na szczęście też hipotezę radiacyjną. Znaczy Hormeza. Tak, tą Hormezę, którą możemy udowodnić już. Ona już jest wielokrotnie udowodniona, tylko że, proszę Państwa, żeby to się przebiło do świadomości ogólnej, to jest bardzo trudne, bo... Bo lobby jest inne. Tak jest. Interesy są odwrotne. W związku z tym media o tym ani mru-mru, że promieniowanie jest dobre. Owszem, dobre jest w szpitalach, gdzie się za pomocą radiacji niszczy poszczególne fragmenty ciała człowieka, oparzenia i tak dalej, ale żeby użyć radiacji po to, by zwiększyć potencjał zdrowotny pacjenta, o tym nie wolno, broń Boże, za duża władza, ale mówić. Wracając zatem do tej radiacji, która wyniszcza konkretne organy, można by było je pobudzić do życia, zamiast wyniszczać właśnie. No ale wtedy, patrząc na tą wykres Hormezy, to się tam używa tragicznie wielkich dawek, które są już absolutnie przekroczeniem tej ilości... Zdolności przyswajania przede wszystkim. Tak. I nie cały organizm się pobudza, tylko pewien fragment,
a to absolutnie nie przekłada się na mobilizację zdrowia w całym ustroju. Jakie dawki należałoby stosować? To jest indywidualna sprawa wówczas sprawdzania tego, co działa najlepiej, w jakim stężeniu? Proszę Państwa, nie mam jeszcze pełnej wiedzy na ten temat, bo wiedza ta nie jest rozpowszechniana, ale znając na przykład naturalne promieniowanie tła w Iranie, to należy przypuszczać, że no przynajmniej takie promieniowanie tła powinno być wzięte pod uwagę jako wyjściowe, ale podejrzewam, że to powinno być jeszcze przynajmniej podwojone albo potrojone, tym bardziej, że sugestie naukowców badających tą sprawę mówią o tym, że rozdźwięk między tą dolną granicą, gdzie zdrowienie przekracza tą linię zero, a znowu drugą stroną, gdzie przekracza w dół, jest duże. To są dawki przyjmowane z dużym rozrzutem, a więc nie mamy jeszcze pomysłu, jakie to dawki powinno się zastosować. No trzeba będzie tutaj skorzystać już z praktyki, która przetrwała jeszcze z okresu przed bombą atomową, na przykład w tych uzdrowiskach, gdzie tam obserwatorzy, lekarze mają jakieś tam trochę doświadczenia, jak te zabiegi radoczynne pomagają pacjentom. Jest troszkę badań na ten temat, ale nie byłbym zbytnio, że tak powiem... Optymistycznie nie jesteś nastawiony. Optymistycznie, że one oddają prawdę. Raczej będą się chyba wpisywać w teorię liniową, a nie w teorię Hormezy. Chociaż z punktu widzenia sanatoriów no, te wyniki mogły być z kolei fałszowane w drugą stronę. Trzeba się z dużym, proszę Państwa, marginesem braku zaufania podchodzić do aktualnych badań naukowych, no bo niestety one są sponsorowane, a... One są dopasowywane często. A sponsor decyduje o wnioskach. Wyniku. Tak jest. Czy 2 plus 2 daje 4, czy też 6. Dobrze, drodzy Państwo, ja tak się zastanawiam, jaki następny przywieziesz filar długowieczności. A nie, więc jest, bo to był trzeci filar, w którym suplementacja oraz suplementacja tego promieniowania radiacyjnego jest. Jest radiacja jako kolejny punkt, ale... Czwarty filar... To nie koniec. No jest, oczywiście. Czwarty filar, proszę Państwa, to w skrócie można by powiedzieć, że no, w skrócie i dla przeciętnego Kowalskiego to jest akupunktura. Czyli unormowanie energetyczne w ciele konkretnego pacjenta. Ty stosujesz, ja przypominam, że w Normobarii tutaj na miejscu albo jest święto, widzimy Jana Pokrywkę, ale na co dzień jest Mateusz Gawlik, fantastyczny akupunkturzysta, twój uczeń. Mój uczeń Mateusz Gawlik i proszę Państwa, przy wejściu tutaj do Normobarii stoi taka magiczna skrzyneczka i laptop, przy której to magicznej skrzyneczce można sobie usiąść i poprosić Damiana, tak? Daniela. Daniela, obsługę, tu wszyscy są wyspecjalizowani. Obsługę, tak. I można sobie zrobić biorezonansowe skanowanie organizmu. To jest samo skanowanie na ten komputer, to jest 2 minuty. I jako jedna z wielu analiz, które na podstawie tego skanowania biorezonansowego
można sobie popatrzeć, to jest stan energetyczny naszych kanałów energetycznych. Czy energii na danym kanale jest za mało, czy jest w normie, czy jest za dużo. I na podstawie tego badania akupunkturzysta może przypatrzyć się i zrobić bilans energetyczny, aby z kanałów energetycznych, w których jest za dużo energii, przesunąć na kanały, gdzie jest jej za mało. A jeżeli się uda nam wyrównać, żeby nie było nadmiarów i niedoborów, wtedy teoria akupunktury mówi, każdy objaw znika, jeśli się uda wyrównać. Objawy znikają i to znikają zaraz. Tak jak mówi daleka medycyna wschodu, medycyna chińska w tym wypadku, prawda, bo stamtąd wywodzi się akupunktura, życie jest informacją o przepływie. Jeżeli on jest zablokowany, źle ukierunkowany, wtedy chorujemy, mamy dolegliwości. Tak, objawy występują jako wynik zaburzeń energetycznych. Jeżeli się uda to ominąć, przywrócić, objawy znikają. Tak, i oczywiście nie mówimy tutaj o szumnie brzmiącej energii życiowej, szeroko pojętej, ale już o dosłownym działaniu narządów, przepływie limfy, krwi, bo właśnie to wszystko w konsekwencji możemy pobudzić i aktywizować dzięki akupunkturze. Dzięki tak prostym zabiegom akupunktury, wbicie igły, trafienie w punkt, bo nie wiem, czy Państwo doświadczyli już zabiegów akupunkturowych. Najpierw... Kto z Państwa doświadczył? O, ręka w górę. O, to wspaniale. Nawet u mnie. Tutaj można w niedzielę wieczorem, w poniedziałek i we wtorek rano, ale poniedziałek jest takim dniem akupunktury tak. W atmosferze. Proszę Państwa, i tutaj jeszcze raz może opowiem. Akupunktura nie jest zabiegiem mechanicznym ani fizycznym. Akupunktura jest zabiegiem energetycznym. I bo wiele osób chodzi do akupunkturzystów, którzy wbijają igły akupunkturowe. Ale to wcale nie jest jeszcze akupunktura. Akupunktura jest wtedy, jeżeli wbita igła, manipulujemy ją pod skórą, aż pacjent poczuje takie coś. I wtedy... I to jest bodziec. I to jest akupunktura. Gdy igła dotknie w środku do energii. Jeżeli nie dotknie, to jest tylko wbicie igły i wyciągnięcie igły, co w ogóle nie ma znaczenia energetycznego. Znaczenie energetyczne ma dopiero wtedy, jeżeli igła dotknie do punktu. I to winno być tak, że każda igła wbita w konkretnym zestawie nakłuć, tak zwane recepty akupunkturowe, przy każdej igle ma być to zjawisko de chi, czyli odbicia, czyli wbijam igłę, szukam i nagle pacjent podskakuje i mówi, o, jest coś takiego, nie? Mamy go. Nie mylić z wbijaniem szpili. Nie, absolutnie. Nie, o to chodzi, drodzy Państwo, tylko to w zasadzie znowu jakby radiacja, jest energia, jest promieniowanie. Raczej przepływ. Tutaj tego musi być energia. Licznikiem Geigera Millera nie zmierzymy. Ale możemy zmienić stan zdrowia. Poprawić stan zdrowia. Czy są jakieś pytania odnośnie tego, co tutaj... Drodzy Państwo, mamy już wszystkie filary długowieczności, a teraz idealny moment, żeby Państwo zadali swoje. Proszę, pytanie. Thank you.
Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.